Tradycyjnie obok turnieju czterech skoczni trwa morderczy cykl biegaczek i biegaczy w Tour de Ski. W czasach świetności Justyny Kowalczyk równolegle śledziliśmy tę rywalizację. Dziś już nie mamy takiego żaru, ale informacji z tras pominąć nie możemy. Przedostatni etap, sprint techniką klasyczną w Val di Fiemme. Najlepsi, Słowenka Anna Maria Lampić i Norweg Johannes Høslot Klæbo. Trzecie zwycięstwo w Pucharze Świata i drugie w tegorocznym Tour de Ski. To jest zdecydowanie najlepszy czas w karierze Anny Marii Lampić. 6 dni temu Słowenka wygrała drugi etap, czyli sprint w Lenzerheide. Dziś była znów bezkonkurencyjna w tej samej konkurencji. W finale dojechała do mety przed wiceliderką klasyfikacji generalnej Tour de Ski Astrid Jakobsen oraz najszybszą w kwalifikacjach Amerykanką Jessica Diggins, choć w połowie dystansu niewiele na to wskazywało. Czułam, że zostaję z tyłu. Na szczęście był jeszcze ten ostatni, mały podjazd. Dałam z siebie wszystko i udało się. Liderką Tour de Ski przed ostatnim etapem 11 dziś Teresa Jochauk. W rywalizacji panów liderem pozostał Aleksander Bolszunow. Rosjanin dojechał dziś do mety na 3. miejscu. Wygrał, podobnie jak w Lenzerheide, Johannes Klæbo. Norweg umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata.